profesorowi Kierzunowi udzielę głosu w zasadzie wyjątku i na tym zamykam listę głosów z sali. Można zadać pytanie? Panie profesorze, jak pan usiądzie? Proszę państwa, dyskusja była oczywiście interesująca, ale jest jeden zasadniczy brak, mianowicie nie były poruszane tutaj problemy gospodarcze. A to jest w tej chwili podstawowy problem. Problem stworzenia nowej elity, oczywiście jest niesłychanie istotny. Problem Smoleńska jest tak naprawdę istotny. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że od momentu, od tych dwóch lat, od czasu, kiedy ta była konferencja, nasza sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej pogorszyła się. Generalnie rzecz biorąc, w tej chwili sytuacja Polski jest bardzo podobna do sytuacji, której, do struktury gospodarczej tych krajów, które ja świetnie znam. Ja przez 10 lat prowadziłem duży projekt Organizacji Narodów Zjednoczonych, modernizacja Afryki Centralnej. I proszę państwa, struktura nasza w tej chwili jest identyczna. Oczywiście jesteśmy 100 razy bogatsi, nasz dochód narodowy per capita jest dużo większy, ale jest zupełnie taka sama struktura. Nie mamy ciężkiego przemysłu, nie mamy hutnictwa. Zostało nam tylko lekkie, małe przedsiębiorstwa i średnie. Wśród 100 przedsiębiorstw dużych jest tylko 17 polskich. Co to znaczy? To znaczy, że co roku, jeśli by państwo sięgnęli do analizy bilansu płatniczego, mniej więcej około 120 miliardów złotych zyski przedsiębiorstw zagranicznych wychodzą z Polski. Praktycznie rzecz biorąc, nie mamy również i 100% polskiej prasy. 80% prasy jest w rękach kapitału zagranicznego. Co dalej? Dzisiaj sprawdziłem zegar, proszę państwa, długu publicznego. Dzisiaj mamy 826 miliardów. To jest dług państwowy. Ale do tego dochodzi 717 dzisiaj miliardów długu personalnego, osobistego. Jak parę tygodni temu Instytut Sobieskiego wyliczył, są ukryte jeszcze inne zadłużenia wewnętrzne, które w sumie doprowadzają do tego, że nasz dług w tej chwili ogólny przekracza prawie dwukrotnie roczny dochód narodowy. A więc jesteśmy w sytuacji nawet chyba gorszej od sytuacji w Grecji. I to jest ten olbrzymi problem podstawowy, od którego trzeba zacząć w tej chwili każdą debatę. I do tego jeszcze ostatnie dane, proszę państwa, Eurostatu o emigracji Polski. 1 317 000 Polaków w tej chwili pracuje za granicą. 1 215 000 Polaków jest bezrobotnych. Praktycznie ci, którzy pracują za granicą, w zrozumieniu, prawda, pracy w Polsce, są bezrobotnymi, nie pracującymi w Polsce. A więc 3,5 miliona nie pracuje w Polsce. Ale do tego, proszę państwa, na 100% ludzi zdolnych do pracy pracuje u nas tylko 53%. Podobno to się trochę zwiększyło do 54, do 55. Średnia europejska jest około 70. Mało tego, proszę państwa, jeśli chodzi o renty, to w Unii Europejskiej wśród tych 15 pierwszych krajów płaci się 1,2% dochodu narodowego, a my płacimy 3% dochodu narodowego. Proszę państwa, nasza sytuacja jest fatalna, mało tego. Polka rodzi 1,23 dziecka. W perspektywie paru lat, 10-15 lat będzie nas o parę milionów. I trzeba się zastanowić nad tym, co teraz
można zrobić. Bo przy tym wszystkim jesteśmy niesłychanie słabym państwem. Proszę Państwa, Nord Stream w tej chwili uniemożliwia nam rozwój Świnoujścia. I co się dzieje, jakie są ostatnie informacje? Ostatnie informacje są, że myśmy się zwrócili do sądu w Hamburgu administracyjnego, żeby sąd przesądził, czy Nord Stream może położyć swoją rurę tak, że tylko mniejsze statki będą dopływać do Świnoujścia. Oczywiście wyrok będzie znany. I teraz dalej. No, pan profesor Krasnodębski zna kapitalnie tę sytuację. Od roku jest Komisja Okrągłego Stołu, która rozpracowuje problem emigracji polskiej w Niemczech, która nie ma statutu mniejszości narodowej. Miała przed czasami hitlerowskimi. To zostało zlikwidowane i do tej chwili nie ma. 4400 Polaków z milionowej grupy mniejszości polskich w Niemczech uczy się języka polskiego. W Polsce mniejszość narodowa ma swoją reprezentację. Mniejszość narodowa, dokładnie 38 tysięcy młodych Niemców uczy się języka niemieckiego i my finansujemy. 25 milionów rocznie płacimy na naukę języka niemieckiego mniejszości. Od roku działa Komisja Okrągłego Stołu, która ma ustalić wreszcie ten statut mniejszości polskiej w Niemczech. Ostatnia decyzja to jest sprzed paru dni. Nie zgadzamy się. Nie uznajemy Polaków, uznajemy Cyganów, czyli Romów, uznajemy grupę serbo-żydzką, uznajemy grupę Duńczyków, wszystkiego Holsztajn za mniejszość, Polaków nie uznajemy. Natomiast zgadzamy się na ustalenie jakiegoś przedstawicielstwa, urzędu, który będzie proponował landom, żeby ułatwiły naukę języka polskiego. I teraz dalej. Mamy 3 tygodnie do 1 maja. Proszę Państwa, 1 maja otwiera się granica. Niemcy konkretnie żądają, mają zapotrzebowanie na 1 milion Polaków, fachowców, lekarzy, nawet pielęgniarek, ale mało tego, otwierają szkoły rzemieślnicze dla Polaków, dając od razu parusetne od pierwszego roku nauki stypendia dla Polaków pod warunkiem, że parę lat po skończeniu szkoły będą pracować w Niemczech. Jeśli taki 13-letni chłopak przyjdzie na 3 lata nauki, potem 5 lat będzie pracować, czy on wróci do Polski? Sądzę, że na to nie ma dużo szans. A więc to jest cały szereg faktów, które kształtują w gruncie rzeczy niesłychanie niebezpieczną sytuację w tej chwili dla nas. O tym trzeba dyskutować. Trzeba się zastanawiać, co zrobić. Oczywiście problem elity jest tragiczny. Czy Państwo wiecie o tym, że we wszystkich badaniach prestiżu zawodu politycy w ostatnich badaniach, które ja znam, są poniżej robotnika niewykwalifikowanego. Społeczeństwo polskie pogardza swoją elitą. Trzeba budować tą elitę. Proszę Państwa, pracuję w najlepszej polskiej szkole zarządzania. Jedyna szkoła, która uzyskała ocenę 31 miejsce wśród najlepszych szkół zarządzania. To jest bardzo dobra szkoła. Proszę Państwa, prowadzę od szeregu lat ewidencję moich najlepszych studentów. Mam ewidencję 50 tych, którzy skończyli studia, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno wiedzy, jak i inteligencji, postawy. I teraz ostatnio mam już wyniki. 37 z tych 50 zostało za granicą. Z tego olbrzymia większość już jest całkowicie urządzona, już mają swoje mieszkania, swoje domy, oni już nie wrócą. I to są problemy, nad którymi się trzeba zastanawiać, co zrobić. Co zrobić, żeby ratować Polskę, która w tej chwili jest naprawdę w sytuacji bardzo daleko idącego zagrożenia. Polska w tej chwili, trzeba to powiedzieć otwarcie, jest po prostu krajem rekolonizowanym. Jest neokolonią. Mało tego, czy Państwo wiecie o tym, ileśmy stracili na
traktacie lizbońskim? Mało kto wie, bo kto się zna na analizie teorii gier siły decyzyjnej. Myśmy, proszę Państwa, mieli w traktacie nicejskim, byliśmy jednym z sześciu głównych krajów Europy. W tej chwili spadliśmy już do drugiej grupy, do tych mniej rozwijających się krajów Europy. Dlaczego? Bo nasza siła decyzyjna według analizy teorii gier w myśl traktatu nicejskiego to było 94 do 100 w stosunku do Niemiec. A w tej chwili jest 52-53. W tej chwili nasza rola w gruncie rzeczy w Unii Europejskiej jest minimalna. I mało tego, to są ostatnie informacje, będziemy płacić strasznie dużo za to, że 90% polskiej energii to jest węgiel. A więc nad tym trzeba dyskutować. To jest podstawa. To jest podstawa naszego bytu, naszego życia. Oczywiście problem zbudowania elity, problem wykształcenia jakichś możliwości, prawda, rozwoju. Owszem, rozwijamy się. Było 15 przedsiębiorstw na 100 dwa lata temu polskich. W tej chwili jest tych największych. W tej chwili jest 17, ale to nie ma dużego znaczenia. Jest problem generalny, olbrzymi problem. Co robić w tej chwili? Co robić, żeby ten nasz kraj utrzymał przynajmniej pozycję średniej wielkości niezależnego kraju w Europie? A te perspektywy są w tej chwili bardzo niebezpieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo.